Nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. Metod manipulacji naszych zmysłów jest mnóstwo. Od prostych sztuczek magicznych, poprzez psychologiczne triki, kończąc na tym, co chcemy wam pokazać w dzisiejszym odcinku, czyli iluzjach optycznych. Nie przedłużając, zaczynamy! Trójkąt Canisa. Jego nazwa pochodzi od nazwiska sławnego psychologa, który jako pierwszy opisał działanie trójkąta na ludzki umysł. Po przypatrzeniu się uważnie w jeden z wycinków koła zauważyć można odwrócony względem białego drugi, czarny trójkąt, którego tak naprawdę tam nie ma. To nasz mózg, prowadząc linię wzdłuż układających się kształtów, tworzy iluzję tej dodatkowej figury. Nieistniejący trójząb. Jest to jedna z najbardziej znanych iluzji optycznych. Patrząc na jeden koniec figury, widzimy trzy okrągłe zakończenia, jak w tytułowym trójzębie. Jeśli jednak spojrzymy na jego trzon, środkowa część figury zdaje się znikać, a to wszystko za sprawą załamania perspektywy, w którą nasz mózg błędnie wierzy. Iluzja Jastrowa. Nazwa pochodzi od nazwiska twórcy, Roberta Jastrowa. Iluzja ta na pierwszy rzut oka zdaje się być niewidoczna. Co w tym obrazku dziwnego, pomyślicie? Dwie figury, jedna mniejsza od drugiej. Nic bardziej mylnego, bowiem obydwie mają te same rozmiary. Czemu więc figura A wydaje się mniejsza? A to za sprawą znów perspektywy. Krótsza krawędź górnej figury, przystająca bezpośrednio do dłuższej krawędzi figury B, sprawia, że nasz mózg się po prostu gubi i uznaje jedną z nich za mniejszą. Migocząca plansza. Jedna z największych klasyków iluzji. Widzicie przemykającą w rogach plamkę? Tak naprawdę jej tam nie ma. Cała plansza w białych rowkach jest pusta, jednak nasz mózg uważa inaczej. Radzę przyjrzeć się uważnie. Iluzja Herringa. Chociaż dwie czerwone linie wydają się wygięte na zewnątrz, to w rzeczywistości są one idealnie proste i równoległe. Odkrycie tego złudzenia przypisuje się Ewaldowi Herringowi, niemieckiemu filozofowi, który uważał, że umysł ludzki jest bardzo łatwo oszukać, ukazując mu odpowiednie punkty przecięcia, które zaginają perspektywę. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Która iluzja podobała wam się najbardziej? A może chcecie więcej odcinków tego typu? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!